bo jak pójdziesz z dziewczyną do Ikei, to ci się odechce Ikei. To na pewno byliście kiedyś w Ikei, wiecie, ile tam jest przedmiotów, których akurat dzisiaj potrzebujecie. Zawsze ten dywanik do łazienki jest przetarty i musimy dzisiaj kupić nowy, zawsze. Idziesz z laską do Ikei, to sobie urlop lepiej weź. To ze 3 tygodnie będziesz chodził po Ikei. Moja dziewczyna jest w miarę zdecydowana w Ikei, ale moja siostra jak wchodzi do Ikei, on odpierdala jej, jajecznica z mózgu jej się robi, wypieków dostaje. Najgorzej jest, jak schodzimy na dole ten dział z dodatkami, bibelotami, tam jest tego tyle. Ona jak to widzi, ona jest podniecona jak leweciarz na widok karambolu. Ona nie wie czego się chwycić. Jakie piękne! Jak potrzebuje, wszystko musi dotknąć. Jakby w Ikei było morderstwo, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, kto jest sprawcą, bo na tym nożu, narzędziu zbrodni, by było tyle bożenich odcisków palców. Zobacz, Darek, jaki piękny nóż, potrzebujemy, Darek! Chodzisz 3 tygodnie po Ikei, wychodzisz, jest ten magazyn, mówisz, to jest tylko karton i do domu, wolność, wychodzę na wolność, wychodzisz z magazynu, jeb świeczki przy kasach.